pewnej chwili w ogóle wyszedł z pokoiku jakiś pan, rozłożył ręce i mówi: synu, do mnie, ja strąciłam, uciekłem nazad do mamy, w ogóle, która szła z tym panem. W 1945 było wesele, tak? Tak. No, a w 1946 ja, tak, ja prawidłowo urodziłem się. Brałam tego, bałam się ślub brać tego w maju, bo to miesiąc nieszczęśliwy mówili, to w kwietniu wzięłam. Ojca nie znałem. Pomimo różnych opowieści przez Urząd Bezpieczeństwa, że właśnie nie chciałem nic powiedzieć, że jako żeby ojca wydać, więc no faktycznie nie znałem, bo byłem tak nauczony, że gdzie jest ojciec, gdzie tego, ja nie wiedziałem, co znaczy ojciec, no bo nigdy nie miałem, miałem wujka jednego, drugiego, ale ojca nie miałem. Ludwik Danielak pochodził z rodziny chłopskiej, ale z takiej inteligentnej. Jego ojciec przed wojną już interesował się polityką, wpajał to prawdopodobnie dzieciom i po wojnie, gdy przyszła władza ludowa, został powołany do armii na trzy dni po ślubie bodajże, kilka dni po ślubie. Jako młody żonkiś, no wiadomo, nie chciał iść do wojska, służył w Tomaszowie. W trakcie jednej z akcji, gdzie żołnierzy rzucono przeciw żyjącemu jeszcze obecnie dowódcy Stanisławowi Karlińskiemu burzy, gdzie rzucono tych żołnierzy, on ich wziął po prostu do niewoli jako nieotrzaskane wojsko i puścił do domu. Ludwik Danielak, pseudonim Bojar oraz Lotny Szatan, przyszedł na świat 23 kwietnia 1923 roku w Stradzewie. Był synem Antoniego, chłopa działającego w przedwojennym ruchu ludowym. Po wojnie w kwietniu 1945 roku Ludwik ożenił się i po kilku dniach otrzymał powołanie do Ludowego Wojska Polskiego. Mając świadomość, czym jest naprawdę władza ludu, postanowił zdezerterować. Stając się wrogiem nowych władz, ukrywał się i wkrótce nawiązał kontakt z konspiracyjnym Wojskiem Polskim i przyłączył się do niego. Został jednym z żołnierzy oddziału Kazimierza Grzybowskiego, pseudonim Zapalnik. Danielak, wyróżniający się zmysłem organizacyjnym oraz energicznością działań, szybko awansował na jego zastępcę. W czerwcu 1946 roku komuniści aresztowali Stanisława Sojczyńskiego, Warszyca, dowódcę KWP wraz z całym jego sztabem. Ten silny cios zadany przez władzę ludową wymusił reorganizację oddziałów. Podjęto próbę stworzenia drugiej komendy KWP. Ostatecznie konspiracyjne Wojsko Polskie zostało rozbite jednak w trakcie drugiej amnestii wiosną 1947 roku. Danielak, który dzięki wielkiemu szczęściu uniknął aresztowania, stworzył w rejonie Bełchatowa własny autonomiczny oddział, który walczył z komunistycznym porządkiem aż do początków lat 50. Pamiętam, jak go gonili z tego Ręczna, nie? Tam był bunkier i tam ich gonił, to na boso przyleciał, tak, bo te lasy my byli i on na boso widny, ten automat we worku, pamiętam, tak związany na plecach. Ja patrzę tak przez tak kawałek, a tam ktoś kiwa na mnie z lasu dali, bo się bał iść, bo tam ludzie byli ze mną na polu, to nie chciał się pokazywać, nie? No to tam i tam my porozmawiali trochę. Ja tam wyszłam do niego i porozmawialiśmy. Takie wspomnienia zostały. Z takich ciekawszych akcji bezpośrednio z Danielakiem, to wiadomym jest, że była obława w okolicach Augustynowa, że schował się w krzaku jałowca i jeden z bełchatowskich ubeków z metra spotkali się twarzą i udał, że go nie widzi i odszedł, bo Danielak miał w ręku pistolet. Po czasie się okazało, że widzieli się. A jedną z takich akcji, co właśnie z mamą rozmawiali, żeśmy i mama mi to przekazała, właśnie to była taka sprawa, że no ojciec przyszedł, żeby odwiedzić
i mnie, i, no i żonę, nie, z lasu przyszedł. No i moment, no, żeśmy mieli bardzo dużo wrogów, gdzie właśnie przy ogrodzie, żeśmy mieszkali, były duże drzewa, a tam się układali i pilnowali. Ojciec wpadł do stodoły tylko, bo uciekł, mama mówi, jadą, nie, no to on, ojciec wyleciał i pod jeden dość duży snopek się przykrył. Tylko tak, tylko tyle zdążył, skoczył do stodoły. Wpadli rozwścieczeni, że jest, wszedł, na pewno. Mamę przytrzymali absolutnie, żeby wychodzić. Mama chciała wziąć wiaderko, bo obok była zaraz piekarnia i chciała wyjść, mówi, że idzie, tam była studnia, mówi, to idę po wodę do studni. Absolutnie nie. No mama mówi, już teraz to już koniec, już go znajdą nawet, no nie ma żadnych szans. Tak go przyciśli, żeby go udusili. Bo jak wpadli do stodoły, oni wiedzieli, że on tam musi być. To nawalili tych snopków na niego, że ledwo oddychał. Jak pojechali, rozjechali się, no nie ma, nie znaleźli. Mama wzięła wiaderko i idzie już po tą wodę tam niby. A przez dziurę, przez szparę w stodole, Janka, mama ma Janina na tak. Janka mówi, już pojechali, to ty tu jeszcze jesteś. To są takie z niektórych tych akcji właśnie, gdzie miał bardzo dużo szczęścia, bardzo w ogóle, no nie wiem, chyba szczęścia, tak można powiedzieć. Z takich jeszcze osobistych może dla Danielaków, to była akcja pod Lubieniem, gdzie były straty po obydwu stronach. Ciężko ranny wydostał się z okrążenia, z potrójnego okrążenia. Wpadł do stodoły, którą ubecy przeszukiwali i przetrząsali. Słomę po prostu widłami dźgali, przerzucali i gdy odjechali, żona wzięła wiadro i wyszła tam do obrządków takich polowych i słyszy, że ktoś ją woła. Posłyszała, że to mąż. Struchlałam, bo nie wiedziałam, jak to możliwe, że on jeszcze żyje. Przecież oni tam szukali. Był ciężko ranny, leczył się po tym. Już zaczynał obawiać dużo ludzi. Kto mu sprzyjał, to sprzyjał. Ale byli tacy, którym nie można było ufać. A później, że bardzo zaufał ludziom, bo proszę wziąć pod uwagę, to już 10 lat trwa ta cała działalność. I on już jest tak zmęczony, że później jak ktoś ładnie rozmawiał, coś mu tam przyniósł, trochę naboi, to myślał, że to wszystko jest prawda i dobrze. A tymczasem to się okazało, że to były wtyczki UB. Świeżo po wojnie w roku 1945 w różnych formacjach militarnych przeciwko nowemu porządkowi walczyło blisko 200 tysięcy osób. Stanowiły one dla komunistów poważny kłopot. Latem 1945 roku ogłoszono pierwszą amnestię. Jan Mazurkiewicz, pseudonim Radosław, pułkownik Armii Krajowej, wystosował list do członków AK, apelując o ujawnienie się. Uczyniło tak około 50 tysięcy żołnierzy. Oczywiście ta, jak i kolejna amnestia miały na celu rozpracowanie zbrojnego podziemia. Akcje likwidacji oporu nabrały rozmachu. Aresztowani członkowie trafiali do więzień w całej Polsce, z których najsłynniejszym był areszt przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Tam właśnie wykonano najwięcej wyroków śmierci i umieszczano najgroźniejszych wrogów Polski Ludowej. Procesy żołnierzy wyklętych były doskonale zorganizowaną pokazówką. Niejednokrotnie zdarzało się, że przywożono na nie ludzi specjalnie po to, by składali fałszywe oskarżenia, by skandowali hasła, a nawet opluwali oskarżonych. Po tych wszystkich przejściach czekało ich to, co najgorsze. Wyrok, nierzadko ten najsurowszy. A Ludwik działał, działał dalej. Jeszcze duże miał poparcie u ludzi. Ale tych ludzi mu ubywało. Ubywało mu. Już nie przyjmował tak chętnie, żeby uzupełnić sobie grupę. No bo on zdawał sobie sprawę i inni też, że to jest na zatracenie, gdzie oni uciekną. Jak ich wypatrzą, jak ich zdradzi ktoś i uda im się, no to wystrzelają. To ludzie też już się bali.
spotkało go to, co spotkało. Też prawdopodobnie zdrada, ubecy go zaskoczyli, leżącego na łóżku. Rozprawa dosyć długo, z tego co tu opowiadałem, złożono ludzi, którzy, jak to się mówi, na życzenie władzy pluli, nie wiedzieli za bardzo, o co chodzi, ale tupali, krzyczeli, pluli. Danielek to znosił, jak żona powiedziała, gdybym się jeszcze raz, powiedział to do niej, gdybym się jeszcze raz urodził, to bym walczył z komuną. Chociaż miał też, jak zwykły człowiek, chwilę zwątpienia, bo w pewnym momencie do żony powiedział, na którymś z widzeń, że a może jednak trzeba było się zapisać do tego UB. Byłoby lepiej, byśmy żyli razem. Pożegnanie. Pamiętam, że od godziny 9 do godziny 17, bo to trzeba było stać, wszyscy stali i oni odczytywali wyroki. I tam właśnie to już było, że mogłem z ojcem być cały czas. I później po wyproszeniu wszystkich, którzy uczestniczyli, no było pożegnanie tylko wyłącznie z rodziną. No i ja oczywiście pożegnałem się z mamą. Znaczy, pożegnałem, mama i ja pożegnaliśmy się z tatą, żeśmy wyszli. To tyle, co pamiętam, co ostatnie chwile jeszcze ojca, co było. Aktu zgonu żeśmy nie dostali, nie było, pomimo, zresztą pisząc do Rady Państwa, w ogóle ja jako młode dziecko i to właśnie chciałem, żeby ojcu zmniejszyli wyrok, no bo dostał 3 kary śmierci, łącznie kara śmierci, 365 lat razem. Ale to nie uwzględniono, nie tego i nic. Nie było wiadomo, czy wyrok wykonany, czy niewykonany. Żadnych papierów, żadne nic. Losy skazanych żołnierzy wyklętych przedstawiały się bardzo różnie. Wielu z nich po przeżyciu trudnych więziennych warunków, gdzie niejednokrotnie byli bici, poniżani i katowani, zostało skazanych na stracenie. W latach 1944-55 komunistyczne sądy orzekły ponad 8 tysięcy wyroków śmierci, z czego około 4,5 tysiąca zostało wykonanych. Części z nich nie było nawet dane stanąć przed majestatem ludowej sprawiedliwości. Potajemne morderstwa bez wyroku nie były rzadkością. Szczęśliwcy, o ile tak ich można nazwać, dostawali wyroki kilku lub kilkunastoletniej odsiadki. Ponad 200 tysięcy polskich patriotów trafiło do więzień i obozów pracy. Dopiero październikowa odwilż 1956 roku pozwoliła wyjść na wolność tysiącom skazanych. Jednak i wówczas byli partyzanci i ich rodziny spotykali się z prześladowaniami. Piętno poprzedniej działalności utrudniało codzienne życie. Znalezienie pracy czy nawet zwykłe kontakty międzyludzkie stawały się niekiedy niezwykłym wyzwaniem. Czy ja go pochwalam, czy że dobrze zrobił? I tak, i nie. No bo miał zasoby, że mógł być w porządku, jak się nie miał. Mówi, no nie, no ja nie wiem, czy mu się to podobało, czy w ogóle nie mógł na to patrzeć, kto rządzi w naszym kraju. Jak oceniam? Wie pan, czasem to jest mi żal tego wszystkiego, tego wysiłku, tej mordęgi, tych niewyspanych nocy. Jak ci ludzie spali, to litość. Gdzie mogli, to się przespali gdzieś tam na jakimś łóżku czy kanapie, ale były noce, że nawet do domu nie mogli wejść, tylko musieli gdzieś w stodole, w barłogu. I szczęśliwi byli, że chociaż śpią. No bardzo pozytywnie go oceniam. To był po prostu nietuzinkowy człowiek i wiemy z perspektywy czasu, że on miał rację, bo on został uniewinniony. A wtedy tak wielu nie wiedziało, że oni mają rację.
został uniewinniony, a przez tą ich walkę po prostu ominęły nas kołchozy, ominęła nas taka ściślejsza władza sowiecka w Polsce i na bazie ich walki powstała później przecież pierwsza Solidarność, później druga i następnie demokracja, tą, którą mamy. Przecież Danielak nie chciał wiele, on chciał tylko wolności właściwie taką, jaką mamy teraz. A jako, że nie miał możliwości walczyć słownie, chociaż też próbował drukować ulotki, też są znane takie tu konspiracyjne polskie wojsko wydawało, ale on tylko mógł walczyć zbrojnie. I tak po prostu, jaką mu przeciwnik narzucił formę walki, taką przyjął. Walczył aż do śmierci. Praktycznie większość tak skończyło. Ale są potrzebni tacy bohaterowie, bo tak jak wiemy, teraz już śpiewają o nich piosenki. Znane są piosenki Sabatonu i inne. Także wyświetlany był w Bełchatowie niedawno film. Także ja teraz mogę z podniesioną głową chodzić. Nie boję się, że byli komuniści będą mnie tutaj atakować. No każdy ma prawo myśleć to, co myśli. Oczywiście, że ktoś, kto poszkodowany był, nawet poszkodowany przez ojca, przez tego, nie było tam żadnych spraw, żeby miał pretensje do ojca. Ale wiadomo, że jak czy córka jakiegoś tam w ogóle dużego, znaczy policjanta odpowiedniego czy coś, czy z Urzędu Bezpieczeństwa też. To była wojna domowa. Jak wojna domowa, są dwie strony. Była strona lewicy i prawicy, tak może to jest uogólnienie. I ci, którzy są przeciwni Danielakowi, znam też osobiście takich, niektórzy są nawet moimi, no tak lekko powiedziawszy, przyjacielami. Oni wiedzą, że ich dziadek był sołtysem, który donosił i Danielak później mu tam, jak to się mówi, manto sprawił. Byli tacy, którzy zginęli walcząc po drugiej stronie i ich dzieci, no nie mogą mieć innego zdania. I do nich nie docierają informacje, że Danielak nie był gwałcicielem, że mamy akta sprawy. Władzy, ich władzy dawniejszej, władzy ich dziadków, że oni nie kłamią, że te akta mówią prawdę. Nie wierzą jednak, że mówią, że kradł, że gwałcił. No niestety, już umrą z takim przeświadczeniem. Ich sprawa, no też nie można ich potępiać. Trudno potępiać syna, którego ojciec zginął, bo to jest syn. Należy to szanować. Dopiero po tylu latach, teraz właściwie to w tamtym roku, to jest był 10-11 na przełomie tu, dopiero żeśmy się dowiedzieli w ogóle, gdzie leży, gdzie został wyrok wykonany i to. A tak nie było papieru, proszę bardzo. To, że teraz mają piekarnię, to jest bardzo miłe, bo dla mnie to jest taki chichot historii w Grocholicach, że przed posterunkiem, który jego ojciec i dziadek wielokrotnie zdobywał, podjeżdża samochód, gdzie pisze na plandece Danielak, piekarnia Danielak. Także ojciec walczył zbrojnie, syn i wnukowie gospodarczo. I to jest miły akcent. Jest pani dumna ze swojego męża? Pewno. Że niech żyje wolność. No tylko jakie życzenie by było twoje właśnie? Moje? No teraz, no, żeby coś. Że twoje marzenie, życzenie jest takie, żeby odzyskać te. No, no bo chcesz to przynieść. Tak. No bo jak z babcią rozmawiałem właśnie to. Tak. Chciałaby, bo właśnie już wiemy, gdzie leży. Tak. Jak tylko to, no dość ciężkie sprawy są, żeby już to pomnik postawiony, żeby tu jego kości przywieźć do naszego cmentarza. Takie moje życzenie jest.